Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie H24. Ze mną w studiu Juliusz Woźny, historyk i autor komiksu o Edycie Stein. Dzień dobry. Dzień dobry, małe uzupełnienie, historyk sztuki. Historyk sztuki tym bardziej i nie przez przypadek, dlatego mamy w dłoniach komiks. Edyta Stein w poszukiwaniu prawdy to jest historia naszej wrocławskiej bohaterki, o której jeszcze będziemy rozmawiać. Proszę powiedzieć, jak wyglądały przygotowania, jak wyglądały prace, żeby ta historia mogła znaleźć się właśnie na kartach komiksu? Każde powstanie takiego komiksu poprzedzone jest, jak to się teraz modnie mówi, researchem, czyli trzeba gdzieś tam troszeczkę pochodzić po bibliotekach, przejrzeć sporo książek, pobuszować po internecie, żeby się dowiedzieć, jak pewne budowle, jak pewne wnętrza wyglądały w czasach, kiedy odwiedzali je nasi bohaterowie. No i tak jest w przypadku kościoła w Bad Bergzabern, kościoła świętego Marcina, gdzie Edyta już jako dorosła kobieta przyjęła chrzest. Gdybyśmy dzisiaj odwiedzili to miejsce, to tu na środku jest taki olbrzymi żyrandol z postacią Edyty Stein. Chrzcielnica przesunięta jest na środek kościoła i w posadzce jest wizerunek gwiazdy Dawida. Zatem gdyby to tak przedstawić, no to mielibyśmy trochę tutaj zgrzyt. W dodatku musiałem mojemu rysownikowi, mojemu zięciowi Martinowi Fenterowi, który jest wyznania kalwińskiego, uświadomić, że w tym czasie księża mieli ornaty przedsoborowe. Dla niego to jest abstrakcja. To jest czyli duża zupełnie dbałość o szczegóły. Tak, tak, to jest bardzo, bardzo istotne. A i tak teraz, jak patrzę na ten rysunek, to przyszło mi do głowy, że jednak jest tu pewien poważny błąd. Że można byłoby jednak coś zmienić. Można byłoby to zmienić. Kościół na pewno jest orientowany. Zatem ołtarz skierowany jest na wschód i tutaj Martin zrobił błąd. Światło pada z lewej strony, czyli od północy. Mhm. No tak, tak nie mogło być. Krótko mówiąc, mamy lapsus, ale to myślę, że tylko podnosi no, taką liczbę ciekawostek związaną. Zdecydowanie, bo cała historia, jeżeli chodzi o komiks, gdzie się, w którym momencie życia naszej bohaterki się zaczyna, bo nie jest to, bo jest to wyjątkowy moment. Tak, to jest moment przełomowy. Dorosła 31-letnia Edyta Stein, już uczona naukowiec, osoba, która konfrontuje się z najwybitniejszymi umysłami ówczesnej Europy, to jest Ingarden, to jest Husserl, dokonuje przełomu ogromnego. Wywodzi się ze środowiska wolnomyślicielskiego, czyli wolnomyślnego. Także tam sprawy religii są trochę na boku. Nie we wszystkich przypadkach. Część tych jej przyjaciół fenomenologów była bardzo zainteresowana religią, ale główny problem to jest jej środowisko rodzinne, czyli wrocławscy Żydzi, matka. Musimy pamiętać, że dla prawowiernego Żyda, jeśli ktoś z jego środowiska, z jego religii przyjmuje chrześcijaństwo, to gorzej być nie może. Gorzej być nie może. Nad Edytą Stein odmówiono modlitwę za zmarłych. Praktycznie ona dla swojego środowiska umarła. Dla rodziny. Tak. To i tutaj duża część komiksu, w zasadzie lwia część, to jest rozmowa i konfrontacja z matką. Matka jest pobożną Żydówką. Tam zaszedł dość ciekawy proces. W tym czasie, kiedy dochodzi do chrztu Edyty, żydowskie środowiska zaczęły się asymilować. Wielu z nich odchodziło od religii i tak było w przypadku rodzeństwa Edyty Stein. Większość z nich była ateistami i Edyta w 14 roku życia też dumnie matce oświadczyła, że jest ateistką. Ale to nie był problem. Żyd, który zostaje ateistą, staje się ateistą, nie przestaje być Żydem. Przestaje być Żydem, kiedy wchodzi w środowisko chrześcijańskie. Ja przypomnę musical Skrzypek na dachu. Pierwsza dziewczyna wychodzi za ubogiego krawca, wszystko jest okej, bo to jest Żyd. Druga wychodzi za rewolucjonistę i bezbożnika, ale to jednak ciągle jest tak. Trzecia wychodzi za prawosławnego Fietkę. I w tym momencie Tewie Mleczarz pęka. On nie może z nią usiąść przy jednym stole. On nie może jej wpuścić do domu. To jest ogromny problem. I to chciałem pokazać właśnie tą konfrontację, tą relację z matką, bardzo trudną.
one się bardzo kochały. Więc matka ją przyjmowała w domu nadal. Edyta przyjeżdżała już jako ochrzczona. Ale to napięcie cały czas istniało. Mhm. Także że myślę, że to był taki dramat dla obu tych osób. Jeżeli chodzi o komiks, to mamy tą relację z matką, ale co jeszcze? Bo to bardzo ciekawa historia właśnie naszej bohaterki. Tak jest. No, mamy tutaj sporą część życia rodziny Edyty Stein. Mamy jej ewolucję pokazaną tutaj. Pamiętajmy, spora część Żydów walczyła za cesarza, walczyła za Niemcy. Edyta Stein uważała się za Prusaczkę. Mhm. Tu ona nie miała wątpliwości. Edyta Stein została sanitariuszką, pracowała z rannymi w szpitalu na Morawach. Co więcej, jak jakiś tam żołnierz, któremu urwało nogę, zaczynał powątpiewać w sens wojny, to ona go napominała, tu żadnego proszę defetyzmu, walczymy za cesarza. Ona naprawdę była lojalną, poddaną niemieckiego państwa. No i potem spotkał ją los naprawdę straszliwy. To, co się stało po przejęciu władzy przez Hitlera, przypomnę, przejęciu demokratycznym. Mhm. Także rzeczywiście to był dla Żydów, myślę, ogromny cios. Tutaj jest taki moment, kiedy przychodzi do jakiś tam gestapowiec, przychodzi do starszego pana i mówi, zabieraj się Żydzie, a on odpowiada, jak pan może, jestem Niemcem, walczyłem za naszego cesarza pod Verdun, dostałem medal. No i pada odpowiedź gromka, raus. Także tutaj myślę, że to był straszliwy szok. A jednocześnie jest ta cicha droga Edyty, która spotyka się z prześladowaniem, musi opuścić Niemcy, bo ona jest co prawda ochrzczona, ona jest karmelitanką, ale wisi nad nią ta groźba, że zostanie potraktowana jako Żydówka. I tak się faktycznie staje. Niemcy dopadają ją aż w dalekim Echt w Holandii. Mhm. To jest niewiarygodne, że gdzieś tam w klasztorze jakieś dwie zakonnice, bo ona tam z siostrą przebywała, jej siostra Roza także przyjęła chrzest. No i obie zakonnice trafiają do Auschwitz. Jest tutaj taka scena wzruszająca, bo podobno Edytę Stein ktoś widział na dworcu we Wrocławiu. Podobno ten pociąg się zatrzymał, otwarto drzwi i ktoś zobaczył Edytę. To też takie symboliczne, tak, prawda? Tak, to symboliczne. Ona tutaj ze łzami w oczach mówi, mój Wrocław patrzy na dworzec wrocławski. No i potem ta śmierć, ta tragedia dobiega końca, ale jednak pośmiertny triumf, ona zostaje beatyfikowana, zostaje uznana za patronkę Europy. Ciekawa rzecz. Karmelitanki w czasie obłóczyn są ubrane na początku uroczystości w taką suknię ślubną. Edyta miała na sobie białą suknię ślubną i obyczaj jest taki, że z tych sukien szyje się potem ornat. Mhm. W trakcie uroczystości beatyfikacyjnej Jan Paweł II miał na sobie ornat uszyty z sukni Edyty Stein. To też taka ciekawostka, niewiele osób o tym wie, ale jakoś tak symbolicznie się tutaj pewne klamry domykają. A jeżeli chodzi o ślady Edyty Stein we Wrocławiu, bo jest ich cała masa. Jest ich cała masa. Tu za Odrą, tuż obok siedziby znakomitej telewizji Echo24, mamy Uniwersytet Wrocławski. Edyta Stein jako młoda studentka miała taki zwyczaj, że sobie gdzieś tam siadywała na parapecie w pustej sali wykładowej, patrzyła na Odrę i marzyła, że jest księżniczką. Ja myślę, że każda dziewczyna w którymś tam etapie życia ma takie marzenia. No i Edyta była normalną, tak, zwykłą dziewczyną, która się zakochiwała, która miała swoje wahania młodzieńcze, dramaty, wybory. No jak mówię, tutaj w pewnym momencie ona się stawia matce, mówi, że jest ateistką. Mało tego, ona w pewnym momencie przestaje chodzić do szkoły. Mhm. Matka jest osobą inteligentną i wysyła ją do siostry, żeby się zajęła jej dziećmi. No i Edyta dość szybko pojmuje, matka łatwo z nią też nie miała, jak się okazuje. Nie miała z nią łatwo. Nie, nie, nie. A była to osoba bardzo dzielna. Jestem pełen szacunku dla Augusty Stein. Kiedy zmarł jej mąż, Edyta miała 2 lata. Oni się zaledwie przeprowadzili do Wrocławia. No, powiedzmy 2-3 lata wcześniej, kilka lat wcześniej, przepraszam, przeprowadzili się do Wrocławia.
I przedsiębiorstwo handlu opałem, które prowadził Siegfried Stein, było w bardzo kiepskiej kondycji, kiedy Augusta je przejmowała. Rodzina w ogóle sugerowała, żeby ona sobie dała spokój, sprzedała ten biznes, my ci pomożemy, jakoś tam przebiedujecie. Ta powiedziała nie. Zostaje. Postawiła na nogi ten biznes i Edyta z dumą notuje, że kiedyś słyszała rozmowę gdzieś tam na przystanku tramwajowym, że jakiś mężczyzna mówił do drugiego, słuchaj, najlepsza firma handlująca opałem we Wrocławiu to firma Augusty Stein. No więc to rzeczywiście była niesamowita kobieta. Ona po pracy jeszcze znajdowała czas, żeby uprawiać ogródek, hodować warzywa, z których potem przygotowywała posiłki swoim ukochanym dzieciom. Była bardzo dumna z tego, że kupiła ten dom przy Nowowiejskiej, że to było takie gniazdo rodzinne. No i niestety później dramat ten związany z dojściem nazistów w Niemczech do władzy. Firma upada, jest bojkotowana, także ta klęska z Edytą. Róża dyskretnie o swoich planach nie informowała matki. Przyjęła chrzest dopiero po jej śmierci, opiekowała się Edytą, opiekowała się Augustą, swoją matką, do samej śmierci. Także rzeczywiście, a grup Augusty jest na cmentarzu żydowskim, tak samo jak grup ojca Edyty Stein-Siegfrieda, także możemy tam się udać. Naturalnie Edyta Stein nie ma grobu, została spopielona, a jej prochy gdzieś tam rozrzucone w okolicach Auschwitz. Rzeczywiście tych historii jest bardzo dużo, mnie jest i ciekawostek, i różnych zakrętów w całym i życiu Edyty, i jej rodziny, i szerzej tego społeczeństwa ówczesnego. O tym wszystkim będzie można posłuchać, będzie można dopytać na specjalnym spotkaniu, czwartek, godzina 18. Co to będzie za wydarzenie? No to będzie taki mój wieczór autorski, będę tam opowiadał dużo szerzej, no bo tutaj wiadomo, w telewizji mamy surowe ramy prawne, to nie można sobie tutaj pozwolić na zbyt wielkie gadulstwo. I tak dziękuję za to, że mogę aż tyle opowiadać. Także zapraszam, ulica Nowowiejska, dom Edyty Stein, godzina 18, jutro, bo to jutro 25 czwartek, jest, dokładnie. Tak, jutro w czwartek. Każdy uczestnik spotkania dostanie za darmo komiks, także myślę, że warto. I mam nadzieję, że ten komiks będzie taką inspiracją do poszukiwań. Tutaj chodząc po Wrocławiu, jak mówię, na ulicy Kuźniczej, przy ulicy Kuźniczej stoi kamienica pod srebrnym hełmem, gdzie w czasach Edyty Stein była kawiarnia i ona tam ze siostrą, załatwiając sprawunki dla matki, miała zwyczaj chadzać na lody z bitą śmietaną. Także mówię, to ja w tej chwili... Nie obejrzymy, tak, to, w tej chwili chodząc znaleźć. Po Wrocławiu, ja mam wrażenie, że ciągle chodzę tak razem z Edytą, także to jest niesamowite i poruszająca jest ta jej droga życiowa. To rzeczywiście jest niesamowity ten jej wybór, ta iluminacja, której ona doznaje, no i to wywraca jej życie całkowicie. A jeśli ktoś nie będzie mógł być na spotkaniu, komiksy też są dostępne. Tak, w domu Edyty Stein i w Ośrodku Kultury i Sztuki, któremu składam wielkie podziękowania, szefowi Igorowi Wójcikowi, który zdecydował się wydać mój chyba ostatni komiks. Mam wrażenie, że to jest chyba zakończenie mojej twórczości komiksowej. No, to nigdy ale nie finał, wiadomo. No może tak, może tam gdzieś jakie pomysły są, ale to jest naprawdę ogromny trud. Takie przedsięwzięcie. No, w każdym razie jestem bardzo zadowolony. Miałem sporo sygnałów, że podoba się ta strona graficzna, także Martinowi też składam podziękowania. Tu stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.